Najukochańszy ojcze, niedawno spytałeś mnie, czemu twierdzę, że odczuwam przed tobą lęk. Jak zwykle nie wiedziałem, co ci odpowiedzieć, częściowo właśnie z lęku, który odczuwam wobec ciebie, a częściowo dlatego, że na uzasadnienie owego lęku musiałbym przytoczyć zbyt wiele szczegółów, zanim bym go w połowie uargumentował. I jeżeli nawet próbuję obecnie odpowiedzieć ci pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ podczas pisania też paraliżuje mnie strach przed tobą i jego konsekwencje. A moja pamięć nie ogarnia ogromu sprawy, która dalece przekracza zdolności mojego rozumu. Dla ciebie sprawa była zawsze bardzo prosta, wtedy przynajmniej, kiedy rozmawiałeś o tym ze mną, a także, bez wyboru, z kim popadło. W twoich oczach wyglądało to mniej więcej tak. Całe swoje życie ciężko pracowałeś, poświęciłeś wszystko dzieciom, zwłaszcza mnie, i dlatego mogłem wieść żywot huczny i buńczuczny. Miałem całkowitą swobodę w uczeniu się, nie troszczyłem się o wikt, zupełnie nie miałem powodów do trosk. Nie wymagałeś za to żadnej wdzięczności. Ty znasz wdzięczność dzieci, ale choćby jakiegoś zrozumienia, oznaki współczucia. Zamiast tego od dawna zamykałem się w mym pokoju, uciekałem w świat książek, w szalone przyjaźnie, w ekscentryczne pomysły. Otwarcie nigdy z tobą nie rozmawiałem, nigdy nie przychodziłem do ciebie do templu, nie odwiedzałem cię nigdy we franciszkowych łaźniach, poza tym również nigdy nie miałem poczucia więzi rodzinnej, nie troszczyłem się o sklep i o twoje interesy. Pozostawiłem tobie fabrykę, a potem cię opuściłem. Wspierałem otlem w jej uporze i podczas, gdy dla ciebie nie kiwnąłem nawet palcem, ani razu nie przyniosłem ci biletu do teatru. To dla przyjaciół robiłem wszystko. Gdy podsumowujesz swój wyrok na mnie, to okazuje się, że nie zarzucasz mi nic złego lub wręcz nieprzyzwoitego, może z wyjątkiem moich ostatnich planów matrymonialnych, lecz jedynie chłód, obcość, niewdzięczność. Nawet i to mi zarzucasz, jakby to była moja wina, jak gdybym mógł zmienić wszystko jednym gestem, podczas gdy ty nie podnosisz najmniejszej winy. Oprócz tej chyba, że byłeś dla mnie zbyt dobry. Tę twoją utartą opinię o tyle uważam za prawdziwą, o ile sam też uważam, że ty nie ponosisz winy za oziębienie naszych stosunków. Ale w tym samym stopniu jestem bez winy również i ja. Gdybym potrafił jeszcze nakłonić cię do uznania tego, wtedy byłoby możliwe wprawdzie nie nowe życie, na to jesteśmy obaj za starzy, ale coś w rodzaju pojednania, nie zaprzestanie, ale choćby złagodnienie twych ustawicznych wymówek. Nigdy, ojcze, mówiąc szczerze, nie wątpiłem w twoją dobroć dla mnie, ale tej uwagi nie uważam za słuszną. Byłem lękliwym dzieckiem, mimo to bywałem z pewnością również krnąbrny, jak inni w mym wieku. Z pewnością matka też mnie rozpieszczała, ale nie mogę uwierzyć, że byłem szczególnie trudny do wychowywania. Nie mogę uwierzyć, że przyjaznym słowem, łagodnym ujęciem za rękę, dobrym spojrzeniem nie udałoby się skłonić mnie do zrobienia wszystkiego, czego by chciano. Jesteś zasadniczo dobrym i łagodnym człowiekiem. To, co będzie napisane dalej, nie przeczy temu. Mówię przecież tylko o sposobie, w jaki oddziaływałeś na dziecko. Ale nie każde dziecko ma tyle wytrwałości i odwagi, aby tak długo doszukiwać się dobroci. Potrafisz tylko tak traktować dziecko, jak ciebie traktowano, energicznie, hałaśliwie i porywczo. I w tym przypadku wydaje ci się to nawet bardzo stosowne, ponieważ zamierzałeś wychować mnie na silnego, dziarskiego i odważnego młodzieńca. Twoich metod wychowawczych z lat najwcześniejszych nie potrafię dzisiaj, rzecz oczywista, opisać, ale mogę je sobie mniej więcej wyobrazić. Dokładnie przypominam sobie tylko jedne zajście z wczesnego dzieciństwa. Ty też może je jeszcze pamiętasz. Pewnego razu w nocy bez ustanku marudziłem o trochę wody.
zapewne nie z pragnienia, ale prawdopodobnie po to, aby cię nieco poirytować, po części zaś, aby się zabawić. Gdy nie pomogły surowe napomnienia, zabrałeś mnie z łóżka, zaniosłeś na długi, drewniany balkon i na chwilę zostawiłeś samego w koszuli pod zamkniętymi drzwiami. Nie chcę powiedzieć, że to było niewłaściwe. Może wtedy naprawdę nie można było w inny sposób uzyskać spokoju w nocy. Chcę jednak przez to scharakteryzować twoje metody wychowawcze i ich oddziaływanie na mnie. Potem byłem już chyba posłuszny, ale pozostał mi z tego wewnętrzny uraz. Nigdy nie potrafiłem doszukać się właściwego związku pomiędzy tym zrozumiałym dla mnie bezsensownym proszeniem o wodę, a niezwykłą ohydą wyniesienia mnie na balkon. Jeszcze po latach cierpiałem z powodu dręczącego wyobrażenia, że ogromny mężczyzna, mój ojciec, najwyższa instancja, mógł przyjść i prawie bez powodu wynieść mnie w nocy z łóżka na balkon i że ja tak zupełnie nic nie znaczyłem dla niego. Przypominam sobie na przykład, jak kilkakrotnie rozbieraliśmy się razem w jednej kabinie. Ja mizerny, wątły, szczupły, ty krzepki, ogromny, szeroki. Już w kabinie wydawałem się sobie nędzny i to nie tylko wobec ciebie, lecz wobec całego świata, ponieważ stanowiłeś dla mnie miarę wszechrzeczy. A gdy wychodziliśmy z kabiny między ludzi, ja u twojej ręki, mały szkielecik, niepewny, boso na molo, bojący się wody, niezdolny do powtarzania twoich ruchów pływackich, które mi wciąż pokazywałeś w dobre wierze, ale faktycznie ku memu najgłębszemu zawstydzeniu, bywałem wtedy wprost zrozpaczony i moje przykre doświadczenia we wszystkich dziedzinach splatały się w tych momentach ze sobą nad wyraz harmonijnie. Najlepiej jeszcze czułem się wtedy, gdy czasami rozbierałeś się pierwszy, a ja zostawałem sam w kabinie, odwlekałem hańbę mego publicznego wystąpienia, póki nie przyszedłeś w końcu zajrzeć do kabiny i nie wypędziłeś mnie z niej. Byłem ci wdzięczny za to, że zdawałeś się nie zauważać mojej nędzy. Byłem też dumny z budowy ciała mojego ojca. Masz talent wychowawczy, wierzę. Człowiekowi twojego pokroju zapewnie mógłbyś przez wychowanie przyczynić wiele pożytku. On pojąłby słuszność tego, co byś mu powiedział, nie troszczyłby się o nic innego i spokojnie robił swoje. Jednak dla mnie jako dziecka wszystko, co mi mówiłeś, było po prostu niebiańskim przykazaniem. Nigdy go nie zapominałem. Było najważniejszym środkiem oceny świata, przede wszystkim oceny ciebie, a tu zupełnie zawodziłeś. Ponieważ jako dziecko spotykałem się z tobą głównie przy jedzeniu, twoja nauka była po większej części nauką właściwego zachowywania się przy stole. To, co podawano na stół, musiało zostać zjedzone, jakości jedzenia nie wolno było krytykować. Ty zaś często znajdowałeś jedzenie niesmacznym. Nazywałeś je żarciem, to bydlę, kucharka, zepsuło wszystko. Ponieważ odpowiednio do twojego potężnego głodu i szczególnego zamiłowania jadłeś wszystko szybko, gorące i wielkimi kawałami, dziecko musiało się spieszyć, przy stole panowała ponura cisza przerywana upomnieniami. Najpierw zjedz, potem mów, albo szybciej, 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 albo widzisz, ja już dawno zjadłem. Nie wolno było ogryzać kości, tobie tak. Nie wolno było chłeptać octu, tobie tak. Rzeczą najważniejszą było to, aby chleb był równo pokrojony, ale że robiłeś to nożem ociekającym od sosu, to było nieważne. Należało uważać, aby żadna okruszynka nie upadła na podłogę, ale w końcu pod tobą leżało ich najwięcej. Przy stole wolno było być zajętym tylko jedzeniem, ale ty czyściłeś i obcinałeś sobie paznokcie, temperowałeś ołówki, wykałaczką przetykałeś uszy. Ojcze, proszę, zrozum mnie właściwie. Same w sobie były to całkowicie nic nieznaczące drobnostki, przytłaczające stawały się dla mnie dopiero dlatego, że ty, człowiek będący dla mnie wielkim wzorem,
Ty sam nie trzymałeś się tych nakazów, które na mnie nakładałeś. Przez to świat dzielił się na trzy części. Jedną, gdzie ja, niewolnik, żyłem wśród praw wymyślonych tylko dla mnie i którym na domiar, nie wiedzieć czemu, nigdy nie mogłem sprostać. Następnie drugi świat, nieskończenie oddalony od mojego, w którym żyłeś ty, zajęty rządzeniem, wydawaniem rozkazów i gniewaniem się z powodu ich niespełnienia. I w końcu trzeci świat, gdzie żyli pozostali ludzie, szczęśliwi i wolni od rozkazów oraz posłuchu. Wciąż żyłem w hańbie. Gdy byłem posłuszny twoim rozkazom, była to hańba. Jak bowiem mogłem być wobec ciebie krnąbrny lub nieposłuszny, skoro nie posiadałem na przykład twej siły, twego apetytu, twej zręczności? Pomimo iż wymagałeś tego ode mnie jak czegoś zrozumiałego samo przez się. Była to w samej rzeczy największa hańba. Taka oto atmosfera towarzyszyła nie zamysłom, lecz dziecięcym uczuciom. Niemożliwość nawiązania normalnego kontaktu miała jeszcze jedno, właściwie bardzo naturalne następstwo. Oduczyłem się mówić. I tak chyba nie byłbym i bez tego żadnym wielkim mówcą, ale opanowałbym przynajmniej zwykłą, płynną ludzką mowę. Ty jednak już wcześniej zabroniłeś mi mówić. Twoja pogróżka, ani słowa sprzeciwu i ponadto podniesiona ręka towarzyszyły mi już od dawna. Odziedziczyłem po tobie, jeśli chodzi o twoje sprawy, jesteś wspaniałym mówcą. Zacinający się, bełkotliwy sposób mówienia, chociaż to również było dla ciebie za wiele. W końcu zamilkłem, początkowo może z uporu, a potem dlatego, że w twojej obecności nie mogłem ani myśleć, ani mówić. A ponieważ byłeś moim jedynym wychowawcą, pozostawiło to wszędzie ślady w moim życiu. To w ogóle osobliwa pomyłka, jeśli sądzisz, że nigdy nie byłem tobie posłuszny. Zawsze wszystko kontra. Nie było w rzeczywistości moją maksymą życiową wobec ciebie. Przeciwnie, gdybym był tobie mniej posłuszny, byłbyś zapewne bardziej zadowolony ze mnie. Owszem, twoje wszystkie przedsięwzięcia wychowawcze skutecznie we mnie ugodziły, nie uniknąłem żadnego z nich. Taki, jaki jestem, naturalnie nie uwzględniając zasad wpływu życia, to rezultat twego wychowania i mojej powolności. Żaden rezultat mimo to bardzo ci rozkwiera. Że ten rezultat mimo to bardzo ci doskwiera, ba, co więcej, to, że wzberaniesz się nieświadomie przed uznaniem tego za rezultat wychowania, ma swoją przyczynę w tym, że twoja ręka i ja jako materiał wzajemnie są tak obce. Powiedziałeś ani słowa sprzeciwu i chciałeś mnie tym zmusić do milczenia niemiłe tobie przeciwne siły tkwiące we mnie. To było jednak dla mnie za silne. Byłem zbyt potulny, zamilkłem całkiem, kryłem się przed tobą i ośmielałem się poruszyć dopiero wtedy, gdy byłem tak oddalony od ciebie, że twoja władza, bezpośrednio przynajmniej, już mnie nie dosięgała. Ty jednak obstawałeś przy swoim i wszystko wydawało ci się kontra, podczas gdy było to zrozumiałe samo przez się następstwo twojej siły, a mojej słabości. Twoimi środkami oratorskimi przy wychowywaniu, w najwyższym stopniu skutecznymi, wobec mnie przynajmniej nigdy niechybionymi, były obelgi, pogróżki, ironia, złośliwy śmiech i osobliwe samooskarżanie. Abyś mi kiedy wprost wymyślał, tego nie mogę sobie przypomnieć. Nie było to nawet i konieczne. Miałeś tyle innych środków, również podczas rozmów w domu, a zwłaszcza w sklepie. Przekleństwa przelatywały wokoło mnie w takiej ilości, że jako mały chłopak bywałem tym niekiedy prawie oszołomiony. I nie miałem powodu nie brać ich również do siebie, ponieważ ludzie, którym wymyślałeś, zapewne nie byli gorsi niż ja, a ty nie byłeś z pewnością bardziej niezadowolony z nich niż ze mnie. Także i tu pojawiała się znów twoja zagadkowa niewinność i nietykalność. Przeklinałeś, nie mając sobie z tego powodu nic do wyrzucenia,
a przecież potępiałeś przeklinanie u innych i zabraniałeś tego. Obelgi wzmacniałeś pogróżkami i to również było tylko dla mnie. Straszliwe było dla mnie na przykład to, rozerwę cię na strzępy. Pomimo iż przecież wiedziałem, że nic gorszego po tym nie nastąpi. Jako małe dziecko zupełnie tego nie wiedziałem. Lecz pasowało do moich wyobrażeń o twojej mocy, że byłbyś zdolny nawet do tego. Okropne też było, gdy ty wrzeszcząc biegałeś wokół stołu, aby kogoś pochwycić. Oczywiście łapać nie zamierzałeś, ale przecież na to nie wyglądało. I wreszcie matka, któraś na niby ratowała. Znów uchodziło z życiem w mniemaniu dziecka dzięki twojej łasce i niosło się je dalej jak twój niezasłużony dar. Należą tu także pogróżki z powodu skutków nieposłuszeństwa. Gdy zaczynałem robić coś, co tobie się nie podobało i wróżyłeś mi fiasko, to lęk przed twoją opinią był tak ogromny, że fiasko, chociaż dopiero w późniejszym okresie, następowało nieuchronnie. Straciłem zaufanie do własnego działania. Byłem niestały, niepewny. Im byłem starszy, tym większy był materiał obciążający, który mogłeś mi przedstawić na dowód mojej bezwartościowości. Stopniowo zacząłeś w pewnym sensie mieć naprawdę rację. Znów wystrzegam się twierdzenia, że stałem się taki tylko przez ciebie. Spotęgowałeś tylko to, co było we mnie, lecz spotykowałeś to bardzo, bo byłeś bardzo potężny w porównaniu ze mną i używałeś na to całej twojej mocy. Szczególne zaufanie miałeś do ironii jako środka wychowawczego. Ona była też najlepszym odpowiednikiem twojej przewagi nade mną. Upomnienie miało zazwyczaj u ciebie taką postać. Czy nie możesz tego zrobić tak, a tak? To już chyba za dużo dla ciebie. Nie masz oczywiście na to czasu. I tym podobne. Każdemu takiemu pytaniu towarzyszył złośliwy wyraz twarzy. Było się niejako ukaranym, zanim jeszcze się wiedziało, że zrobiło się coś złego. Denerwujące były również te upomnienia, w których było się traktowanym w trzeciej osobie, a więc było się niegodnym nawet złośliwej reprymendy. Gdy ty na przykład prawie oficjalnie mówiłeś do matki, ale właściwie do mnie siedzącego tuż obok. Tego od pana syna naturalnie nie można uzyskać. I tym podobne. Miało to taki skutek dla przykładu, że nie śmiałem, a potem z przyzwyczajenia zupełnie nie myślałem o tym, aby bezpośrednio ciebie o cokolwiek spytać, jeśli matka była obok. Dla dziecka było o wiele mniej niebezpieczne zapytać o ciebie matkę siedzącą obok. Pytało się wtedy, jak się czuje ojciec? I w ten sposób było się zabezpieczonym przed niespodziankami. Masz również pewien szczególnie ładny, bardzo rzadko spotykany rodzaj cichego, zadowolonego, dobrotliwego uśmiechu, który może w pełni uszczęśliwić tego, dla kogo jest przeznaczony. Nie przypominam sobie, aby za mego dzieciństwa był on przeznaczony wyraźnie dla mnie, ale chyba mogło tak być. Czemu miałbyś mi go wtedy odmawiać, jeśli wydawałem ci się jeszcze niewinny i byłem twoją wielką nadzieją? Zresztą również takie przyjemne wrażenia na dłuższą metę nie dawały nic innego, jak tylko to, że moje poczucie winy się powiększało, a świat stawał się dla mnie jeszcze bardziej niezrozumiały. Prawdą również jest, że rzeczywiście ani razu mnie nie uderzyłeś. Ale wrzask, twoja czerwona twarz, pośpieszne odpinanie szelek i to, że wisiały gotowe na oparciu krzesła, było chyba dla mnie bardziej przykre. Jakby ktoś miał być powieszony. Gdyby go powieszono naprawdę, umarłby i na tym koniec.
Jeżeli jednak najpierw musi przeżyć wszystkie przygotowania do egzekucji, a dopiero gdy mu stryczek zwisa przed twarzą, ma dowiedzieć się o ułaskawieniu, to może się przez całe życie z tego nie uleczyć. Poza tym z wielu takich przypadków, gdy według Twej jasno wyrażonej opinii zasłużyłem na lanie, z Twej łaski nie dostawałem go jednak jeszcze tym razem. Zebrało się nowe wielkie poczucie winy. Ze wszech stron ciągle zaciągałem u Ciebie długi. Następnym jawnym wynikiem tego całego wychowania było to, że uciekałem przed wszystkim, co choćby z daleka przypominało Ciebie. Gdybym chciał przed Tobą uciec, to musiałbym uciec przed rodziną, nawet przed matką. Wprawdzie można było u niej zawsze znaleźć schronienie, ale jednakże tylko w związku z Tobą. Zbyt Cię kochała i za bardzo była Ci oddana, żeby w walce dziecka mogła stanowić samodzielną siłę duchową. Zresztą był to niezawodny instynkt dziecka, ponieważ latami matka coraz ściślej była z Tobą związana, podczas gdy tym, co jej samej dotyczyło, zawsze broniła swej samodzielności w sposób elegancki i delikatny, nigdy przy tym zbytnio Ciebie nie urażając, to jednocześnie z biegiem lat coraz bardziej, raczej sercem niż rozumem, przejmowała Twoje sądy i wyroki względem dzieci, zwłaszcza w trudnym skądinąd przypadku Otli. Niewątpliwie należy wciąż pamiętać, jak bardzo męczące i krańcowo konfliktowe było matczyne stanowisko w rodzinie. Tyrała w sklepie, w gospodarstwie, podwójnie cierpiała z powodu wszelkich chorób rodziny, ale ukoronowaniem wszystkiego było to, co wycierpiała zajmując polubowne stanowisko między Tobą a nami. Byłeś dla niej zawsze kochający i uważający, ale w tym względzie równie mało ją oszczędzałeś, jak my ją oszczędzaliśmy. Bez oglądania się na cokolwiek uderzaliśmy w nią. Ty ze swojej strony, a my ze swojej. Było to parowanie ciosu. Nie myślało się przecież nic złego. Myślało się tylko o walce, którą Ty toczyłeś z nami, a my z Tobą i odgrywaliśmy się na matce. Nie był tu również dobry przykład wychowywania dzieci, gdy Ty, naturalnie bez jakiejkolwiek Twojej winy, zadręczałeś ją z naszego powodu. Uzasadniało to nawet pozornie nasze, nie do usprawiedliwienia zresztą, zachowanie wobec niej. Ile ona wycierpiała od nas z Twego powodu, a od Ciebie z naszego powodu, całkiem nie licząc tych przypadków, gdy miałeś rację, ponieważ matka nas wypaczała, nawet jeśli samo wypaczenie mogło być niekiedy tylko cichą, nieświadomą demonstracją przeciw Twemu systemowi. Naturalnie matka nie mogłaby znieść tego, gdyby nie czerpała siły do znoszenia wszystkiego z miłości do nas i ze szczęścia tej miłości. Znacznie celniej trafiłeś swoją niechęcią w moje pisarstwo i to wszystko, co nieświadomie dla Ciebie jest z nim związane. Tutaj rzeczywiście odszedłem od Ciebie kawałek drogi, choć przywodzi to na myśl dżdżownicę, która przydepnięta za ogon odrywa się przednią częścią i wlecze na bok. Byłem bezpieczny poniekąd. To był oddech, ta niechęć, którą czułeś naturalnie również wobec mego pisarstwa. Była przeze mnie wyjątkowo chętnie widziana. Moja duma, moja próżność cierpiały wprawdzie wobec sławnego dla nas powitania moich książek. Połóż to na nocnym stoliczku. Najczęściej grywałeś w karty, gdy książka nadchodziła. Ale tak naprawdę było mi z tym dobrze. Nie tylko przez złośliwość, nie tylko z radości, z nowego potwierdzenia mojego ujęcia naszego stosunku, lecz całkiem niespodziewanie dlatego, że ta formuła brzmiała dla mnie jak nieprzymierzając: teraz jesteś wolny. Rzecz jasna, że było to oszukiwanie samego siebie. Nie byłem wolny lub w najlepszym przypadku jeszcze nie byłem wolny. Moje pisanie dotyczyło Ciebie. Żaliłem się w nim przecież tylko, bo nie mogłem się wyżalić na Twojej piersi. Było to zamierzane pożegnanie z Tobą. Rozciągnięte na długo. Tyle, że Ty je wymusiłeś. Ale przebiegało w kierunku, który ja określiłem.
ale jakże to wszystko było mało. To przy próbie małżeństwa spotyka się w moich stosunkach z tobą pozornie dwojakie przeciwieństwo, tak silne, jak poza tym nigdzie więcej. Małżeństwo jest z pewnością rękojmią najskuteczniejszego uwolnienia siebie i niezależności. Miałbym rodzinę, najwyższą wartość, która według mnie można osiągnąć, a więc taką samą najwyższą wartość, jaką ty osiągnąłeś, i dorównałbym ci, cała stara i wiecznie nowa hańba i tyrania byłyby po prostu już tylko historią. To brzmi co prawda jak bajka, ale w tym tkwi właśnie już problem. To za wiele, tyle nie da się osiągnąć. To tak, jak gdyby człowiek został uwięziony i nie tylko miałby zamiar uciec, co może byłoby osiągalne, lecz nadto jeszcze, i to jednocześnie, chciałby przebudować więzienie w pałac letni dla siebie. Jeśli jednak ucieknie, to nie przebuduje, a jeśli przebuduje, to nie ucieknie. Jeśli ja, będąc w tym szczególnie niefortunnym stosunku do ciebie, zechcę usamodzielnić się, to muszę zrobić coś, co nie będzie miało w miarę możliwości żadnego związku z tobą. Małżeństwo jest mianowicie czymś największym i daje najzaszczytniejszą samodzielność, lecz również jest jak najściślej związane z tobą. Dlatego chęć wyjścia stąd ma w sobie coś z szaleństwa i każda nieomal próba będzie nim ukarana. To jednak, co teraz jest między nami, zamyka mi drogę do małżeństwa, ponieważ małżeństwo jest twoją najbardziej własną dziedziną. Niekiedy wyobrażam sobie rozwieszoną mapę kuli ziemskiej i ciebie rozciągniętego na niej w poprzek. I wtedy wydaje mi się, że dla mego życia wchodziłyby w rachubę tylko te tereny, których ty nie przykrywasz albo których nie masz w zasięgu ręki. I są to, zgodnie z moimi wyobrażeniami o twej wielkości, niezbyt liczne i nie bardzo pocieszające obszary, a zwłaszcza nie ma wśród nich małżeństwa. Już to porównanie dowodzi, iż w żadnym przypadku nie chcę powiedzieć, żeś mnie swoim przykładem od małżeństwa odstraszał, tak jak powiedzmy od sklepu. Wręcz przeciwnie, mimo wszelkiego dalekiego podobieństwa. W waszym małżeństwie widziałem jeden z wielu godnych naśladowania związków, godnych naśladowania w wierności, wzajemnej pomocy i liczby dzieci, a nawet potem, gdy dzieci dorosły i coraz bardziej burzyły wasz spokój, małżeństwo pozostało nietknięte. Właśnie chyba na tym przykładzie kształtowało się również moje wysokie wyobrażenie o małżeństwie, że moje pragnienie małżeństwa było bezsilne, to miało akurat inne przyczyny. Tkwiły one w twoim stosunku do dzieci, o którym przecież traktuje ten cały list. Istnieje przekonanie, według którego strach przed małżeństwem wypływa niekiedy stąd, że człowiek obawia się, iż mu potem dzieci odpłacą za to, czym sam zgrzeszył wobec własnych rodziców. Sądzę, że w moim przypadku nie ma to większego znaczenia, bo moje poczucie winy wywodzi się przecież właśnie z twego wpływu i jest także za bardzo przeniknięte twoją wyjątkowością. To uczucie wyjątkowości należy nawet do jego dręczącej natury. Powtórzenie jest nie do pomyślenia. W każdym razie muszę powiedzieć, że taki niemy, tępy, oschły, marnotrawny syn byłby dla mnie nie do zniesienia. I gdyby nie było innego wyjścia, chyba byłbym uciekł przed nim, wywędrował, jak to ty najpierw chciałeś zrobić z powodu mego zamiaru małżeństwa. A więc w mej niezdolności do małżeństwa mógłbym być również i pod twym wpływem. O wiele ważniejszy jest jednak przy tym lęk o siebie. Należy to tak zrozumieć. Już zaznaczałem, że w pisarstwie i w tym, co się z nim wiąże, czyniłem małe próby samodzielności, próby ucieczki z najmniejszym powodzeniem, ale one niedaleko prowadzą, wiele mi to potwierdza. A jednak jest to mój obowiązek, albo raczej moje życie polega na tym, aby czuwać nad nimi po to, by nie dopuścić żadnego niebezpieczeństwa, które potrafią odeprzeć, ba, nawet jego możliwości.
Małżeństwo jest możliwością takiego niebezpieczeństwa, wprawdzie również możliwością najsilniejszego wsparcia. Mnie jednak wystarcza, że to jest możliwość niebezpieczeństwa. Co ja bym począł, gdyby ono stało się niebezpieczeństwem? Jak mógłbym dalej żyć w małżeństwie, w nie dającym się udowodnić, ale i bądź co bądź niezaprzeczalnym poczuciu tego niebezpieczeństwa? Mogę wprawdzie co do tego się wahać, ale rezultat jest pewny. Muszę rezygnować. Porównanie z wróblem w garści i gołębiem na dachu pasuje tutaj tylko trochę. W ręce nie ma nic, na dachu jest wszystko, a przecież muszę. Tak rozstrzygają stosunki wojenne i nędza życia. Wybrać właśnie nic. Podobnie musiałem też postąpić przy wyborze zawodu. Najważniejszą przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest jednak niezbite przekonanie, że do utrzymania rodziny i w ogóle do kierowania nią niezbędne jest to wszystko, co dostrzegłem u ciebie. I to wszystko razem wymieszane, dobre i złe. Tak jak to organicznie jest zjednoczone w tobie, a więc siła i szydzenie z drugiego, zdrowie i pewnego rodzaju nieumiarkowanie, uzdolnienia oratorskie i nieudolność, zadufanie w sobie i niezadowolenie z drugiego człowieka, poczucie wyższości wobec innych i tyrania, znajomość ludzi i nieufność wobec większości, a potem również i zalety, bez żadnych wad, jak pilność, wytrwałość, przytomność umysłu, śmiałość. Z tego wszystkiego porównując, nie mam prawie nic lub tylko bardzo mało i z tym chciałem się ośmielić żenić, widząc przecież, że ty sam w małżeństwie walczyłeś ciężko, a nawet zawodziłeś wobec dzieci. Tego rodzaju pytań nie stawiałem sobie naturalnie, wyraźnie i oczywiście wyraźnie na nie nie odpowiadałem. Inaczej normalne myślenie opanowałoby sprawę i ukazałoby mi innych mężczyzn, którzy są odmienni, jak nie przymierzając otoczenia bardzo różniącego się od ciebie, wuj Ryszard. A jednak ożenili się i nawet się przez to nie załamali, co jest już dużym osiągnięciem, a mnie starczyłoby tego z nadmiarem. Ale tego pytania właśnie nie postawiłem, lecz przeżywałem je od czasu dzieciństwa. Analizowałem siebie przecież nie dopiero w obliczu małżeństwa, lecz w obliczu każdej drobnostki. W obliczu drobnostki przekonywałeś mnie twym przykładem i twym wychowaniem, tak jak to usiłowałem tu opisać, o mojej niezdolności. A to, co zgadzało się przy najmniejszej drobnostce i poznawało rację tobie, musiało oczywiście się zgadzać w sposób jeszcze okropniejszy w obliczu rzeczy wielkiej, a więc małżeństwa. Aż do próby małżeństwa rosłem, powiedzmy, jak kupiec, który żyje z dnia na dzień, nie prowadząc dokładnie ksiąg, wśród kłopotów i najgorszych przeczuć. Ma parę drobnych zysków, które wskutek ich rzadkości wciąż hołubi i wyolbrzymia w swojej wyobraźni, a oprócz tego tylko codzienne straty. Wszystko jest zaksięgowane, ale nigdy bilansowane. Teraz nadchodzi przymoc bilansu, to znaczy próba małżeństwa. I oto okazuje się, przy większych sumach, które teraz trzeba zliczyć, że nie tylko nie ma najdrobniejszego zysku, lecz wszystko jest jednym wielkim długiem. I rzędź się teraz, będąc przy zdrowych zmysłach. Tak oto kończy się moje dotychczasowe życie z tobą i takie perspektywy ma ono w sobie na przyszłość. Mógłbyś tak odpowiedzieć, gdy przejrzysz uzasadnienie lęku, który odczuwam wobec ciebie. Twierdzisz, że ułatwiam sobie zadanie, tłumacząc mój stosunek do ciebie po prostu twą winą, ale myślę, że mimo największego wysiłku czynisz ten fakt nie trudniejszym dla siebie, lecz o wiele bardziej znośnym. Po pierwsze, również zrzucasz z siebie wszelką winę i odpowiedzialność. W tym nasza metoda jest wspólna. Podczas jednak, gdy ja tak otwarcie, jak sądzę, przypisuję tobie wyłącznie winę, ty jednocześnie chcesz być przemądrzały i przewrażliwiony i mnie również rozgrzeszasz z wszelkiej winy. Oczywista, że to ostatnie udaje ci się tylko pozornie. Więcej zresztą nie chcesz. I ukazuje się między wierszami, mimo wszelkich peror o istocie i naturze i przeciwieństwie i bezradności,
że właśnie to ja byłem atakujący, podczas gdy wszystko, co ty robiłeś, było tylko samoobroną. Teraz byłbyś więc osiągnął wystarczająco dużo swoją nieszczerością, ponieważ dowiodłeś trzech rzeczy. Po pierwsze, że ty jesteś niewinny, po drugie, że ja jestem winien, a po trzecie, że ty jesteś gotów nie tylko przebaczyć mi w swej znanej wspaniałomyślności, lecz ni mniej, ni więcej jeszcze chcesz również udowodnić i sam w to uwierzyć, że ja, w istocie rzeczy niezgodnie z prawdą, również nie jestem winien. To już mogłoby ci teraz wystarczyć, ale tobie jeszcze mało. Wbiłeś sobie mianowicie do głowy, że chcesz żyć całkowicie moim kosztem. Dodam, że ze sobą walczymy, są dwa rodzaje walki. Walka rycerska, gdzie liczą się tylko siły przeciwników. Każdy jest zdany na siebie, traci dla siebie, zwycięża dla siebie. I jest walka robaka, który nie tylko kłuje, lecz dla utrzymania swego życia jeszcze wysysa krew. To jest przecież prawdziwy żołnierz zawodowy i to jesteś ty. Jesteś niezaradny, lecz aby móc się z tym wygodnie urządzić, beztrosko i bez wyrzutów wobec samego siebie, dowodzisz, że ja odebrałem ci całą twoją zaradność życiową i wsadziłem ją sobie w kieszeń. Cóż to ciebie teraz obchodzi, skoro jesteś niezaradny? Ja przecież ponoszę odpowiedzialność. Ty zaś spokojnie przeciągasz się i fizycznie, i psychicznie odpełzasz ode mnie w życie. Oto przykład. Gdy ostatnio chciałeś się żenić, to chciałeś, przyznajesz to przecież w tym liście, jednocześnie nie żenić się. Chciałeś jednak, aby samemu nie musieć się wysilać, żebym ja ci dopomógł do nieożenienia się, gdy zabronię ci ożenić z powodu hańby, którą ten związek przyniósłby memu nazwisku. To mi jednak tu zupełnie nie pasuje. Po pierwsze, tym razem chciałem jak nigdy nie stać twemu szczęściu na przeszkodzie, a po drugie, nie chcę nigdy więcej słyszeć tego rodzaju zarzutu od mojego dziecka. Czy jednak coś mi pomogło przezwyciężenie samego siebie, dzięki czemu zostawiłem ci zupełnie swobodną rękę co do tego małżeństwa? W najmniejszej mierze nie pomogło. Moja niechęć do małżeństwa nie byłaby przeszkodą, przeciwnie, sama w sobie byłaby podnietą dla ciebie, aby ożenić się z dziewczyną, ponieważ ta próba ucieczki, jak się wyrażasz, byłaby się przez to całkowicie udała. A moje pozwolenie na małżeństwo nie powstrzymałoby twych zarzutów, ponieważ dowodzisz przecież, że jestem w każdym przypadku winien twemu nieożenieniu się. W istocie rzeczy, w tym i w innych przypadkach, nie udowadniłeś mi nic innego, jak tylko to, że moje wszelkie zarzuty były słuszne i że brakowało wśród nich jeszcze jednego, szczególnie usprawiedliwionego zarzutu, a mianowicie zarzutu nieszczerości, służalczości i pasożytnictwa. Jeśli nie bardzo się mylę, to pasożytujesz na mnie jeszcze i tym listem. Na to ja odpowiem, że przede wszystkim ten cały zarzut, który da się po części odwrócić przeciw tobie, nie pochodzi od ciebie, lecz właśnie ode mnie. Twoja nieufność wobec innych nie jest przecież tak wielka, jak mój brak zaufania do samego siebie, w czym ty mnie przecież wychowywałeś. Nie wypieram się pewnej słuszności tego zarzutu, który sam w sobie wnosi jeszcze coś nieco nowego do charakterystyki naszego stosunku. W rzeczywistości sprawy nie mogą do siebie tak pasować jak syn. Życie jest czymś więcej niż pasjansem, ale dzięki poprawce wynikającej z tego zarzutu, poprawce, której w szczegółach ani nie umiem zrobić, ani nie chcę, udało się osiągnąć według mnie jednak coś tak bardzo zbliżonego do prawdy, że to nas obu nieco uspokoi i może uczynić łatwiejszym życie i śmierć. Franz.